witam Was w nowym sezonie naszego wyzwania biznesowego. Jest to już sezon 5, czyli ostatni, nasze ostatnie przedsiębiorstwo. Jest to sklep z akcesoriami zwierzęcymi. Tak, zdecydowałam się właśnie na tego typu sklep bez zwierząt, bo w ogóle nie podoba mi się cały zamysł sprzedaży zwierząt w Simsach, jak one są w takich klatkach i w ogóle, więc nie. Stwierdziłam, że zrobię same po prostu akcesoria. I mam nadzieję, że to wypali. Bo szczerze mówiąc, nigdy nie prowadziłam takiego sklepu, a te rzeczy są dosyć, powiem Wam, drogie. Większość z nich, więc zastanawiam się, jak mi to będzie szło. W sumie nie wiem. Jest tu coś taniego? Tylko te małe zabawki, ewentualnie. No ale okej, zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo... staram się właśnie tak z daleka, żeby ta muzyka mnie nie zagłuszała stąd znowu. I zobaczymy, jak nam pójdzie, zobaczymy. To wszyscy nasi znajomi, więc... O, już coś kupił, patrzcie, klatkę dla chomika. Fajnie. Widzę, że nie trzeba ich długo przekonywać. Tak, Beatka jak zwykle zmieniła sobie. Beatka jak zwykle na nową serię zmieniła sobie fryzurkę, strój. O, i dobra wiedźma nas odwiedziła, miło. Jej, mamy pierwszego Simoleona. Bardzo fajnie. Czemu oni tu wchodzą, jak ja to zablokowałam? W ogóle kurczę, wiecie co, znowu nie popatrzyłam w ogóle na godzinę, o której my to otworzyliśmy. Nawet nie spojrzałam na potrzeby Beaty. Tylko tak od razu tu na... po prostu... się rzuciłam z tym sklepem. Taka podekscytowana. W ogóle bardzo długo go budowałam. I mam nadzieję, że ten... że Wam się podoba. Nie miałam za bardzo pomysłu, przyznam szczerze. Trochę się tutaj właśnie miotałam. W trakcie rozgrywki wymyślałam co i jak, no ale no nic, liczymy na Landgraba, może nas odwiedzi i sprzedamy mu akwarium, jeśli oczywiście zechce wpaść, to pomogę go zaprosić w sumie, no ale dobra, nie będę taka, nie? Już nie będę taka. Beata, zostaw ten kibel teraz, rozkręcaj biznes. To najwyżej ten odcinek będzie krótszy, bo no nie popatrzyłam na godzinę w ogóle, nie wiem w ogóle. Nie wiem, co ja mam w tej głowie. Powiem Wam. Trochę mi się tu przycina, dlatego ja bym sobie to zapisała, więc... dobrze, zapisałam sobie grę. Oczywiście zaraz po tym mi ją wyłączyło, więc dobrze się stało. Kupiłam też zmieniacz pogody, bo nie zdzierżę kolejnego sezonu deszczu. Po prostu nie. I postanowiłam, że zamykam teraz lokal i otworzymy go sobie normalnie od rana. Odcinek będzie troszeczkę krótszy, ale... ale wiecie, trochę się rozpędziłam i... no... ale... to nic, nic. Pierwszy odcinek może taki być. Z tej ekscytacji w ogóle nie pomyślałam o tym, że Beata powinna być wypoczęta, że powinniśmy zacząć od rana. Wiecie, jak to jest. Ja już się cieszę i w ogóle... nie, ona sobie uzupełni towar, a ja do Was wrócę kolejnego dnia rano. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy we wtorek kolejnego dnia i zaczynamy tym razem od samego rana. Beatka już sobie zrobiła ładną pogodę. Nie ma tamto, nie będzie mi tutaj kolejny sezon cały czas deszcz padał. A skoro mamy taką możliwość, to wiecie, akurat taki mały cheat nie ma znaczenia w tej rozgrywce. Po prostu chcę, żeby nagranie lepiej wyszło. Bo nie dość, że mnie tam muzyka w poprzednim zagłuszała, to jeszcze te deszcze, burze, masakra jakaś. Beata! Beata! W ogóle jak wyglądamy? Jesteśmy na zerze, czyli nie, no najważniejsze, nie jesteśmy na minusie. Pracowników nie mamy, tutaj klienci, wszystko spoczko, więc tak. Lecimy z tym koksem. Musimy zdobyć w końcu pierwszy poziom. Hello. Bo jak to tak? Brakuje nam jednej gwiazdki, to zaraz nam skoczy.
Widzę, że wszyscy chcą chomiki kupować, pewnie dlatego, że są takie w miarę przystępnej cenie. O nie, ja ich nie dałam na sprzedaż. Ja tutaj kupić, musiałam kupić właśnie... Tak, o i o. No. Chociaż nie wiem, czy to jest przystępna cena. Wszystko to jest w drodze i no. Dziwi się, że w ogóle coś kupują. Tutaj nikt nie kupuje but. Budy są drogie. Te są szczególnie drogie, pewnie nikt tego nie kupi. Czekam cały czas na Landgraba. Może kupi. No ale wiecie, nie będę go już tutaj naciągała, nie będę go zapraszała specjalnie do sklepu, nie? A może sam wpadnie. Zobaczymy. Na razie nie potrzebujemy tak gotówki, więc... Co oni tutaj tworzą? Muszę chyba zrobić im tutaj więcej miejsca. Zdecydowanie. Benedykt, tak byś snuł dupę. Nie, niekoniecznie opowiadasz. O rany, a weź tu podejdź. Nie zrobimy tak. Dziwnie to wygląda, ale no. I co? Co jest z wami? Halo. Pobudka, jedna z drugą. Hello? Spróbujmy jeszcze raz. Jakoś inaczej to zrobić. Dobra, już za późno. Super. Świetnie, Beata. Oby tak dalej. No za ciasno mają tutaj zdecydowanie. No ale trudno. Jest! Pierwsza gwiazdka! Aha, mówiłam wam, że już mam tutaj wszystko. Zrobiłam, trochę grałam w poprzednich biznesach, ale głównie sobie odzyskałam te punkty kodem. Udało mi się, więc tak. Tutaj niestety, kurczę, mam to tutaj zrobione na kodzie i muszę je dokupować, bo w ogóle te znaczniki mi się tutaj, o, robią, także wiecie. No comments. Franciszka Kołderka. Coś mało klientów mamy. Nie podoba mi się to. Gdzie są klienty? O, nie. Myślałam, że coś kupię, ale nie. Przeszła się tylko po sklepie i co? I wychodzi. Halo, ludzie, gdzie jesteście? No bez jaj, nikogo nie ma. Komu ja mam sprzedawać towar? Sama sobie mam zadzwonić po klientów? O, idzie. Patryk. Wszyscy tutaj idą, Boże. Tam też mam sklep, hallo. Nie. Wszyscy nagle w Dolinie Niezłamnej kupują sobie szynszyle. I potrzebują dla nich klatek. Ja coś czułam, że tak to będzie wyglądało z tym sklepem. No za drogie są te rzeczy. Nie, nie zatrudniaj go. Później sobie kogoś poszukamy, na razie mamy dwóch klientów, to musimy o nich dbać. O, kto tam? Nie, myślałam, że to Landgrab, ale nie, to jakiś Jaromir. Jaromir, może ty coś innego kupisz? Nie. Ciekawe, co będą kupować, jak skończą te klatki. Ja ich nie uzupełnię do końca dnia. Na pewno nie. Nie gadaj, że kupisz to akwarium. O, mój drogi. No, wiecie.
Kasia, co nie wierzę? Jakiś sim przy Kasia przyszedł, nie ma co. Zaraz go tu musimy pocisnąć. I to porządnie. Sprzedaż z zyskiem, ale to może ci zepsuć dom. Nie, nie, ciśnijmy go normalnie, bo nie chcę psuć tych... Kurczę, musisz teraz kupować to? Ja tutaj mam ważnego klienta, który chce kupić drogą rzecz. Jest! Kupił! Kupił! OMG! OMG! Ja to muszę koniecznie zapisać. Jeszcze coś będzie kupował? Czy już idzie do kasy? Nie ma rzucania piłek, halo! Nie myślałam, że to land grab, ale nie. W ogóle to chciałam wam powiedzieć, że prawdopodobnie pojawi się jakaś nowa seria na moim kanale z land grabem w roli głównej. Pomyślałam, że będzie całkiem fajnie zagrać też innymi rodzinkami, bo szczerze powiem, że biedacy już mi się trochę przejedli, bo ile można tymi biedakami grać? Także myślę, że niebawem zakończymy drugi sezon biedaków i zajmę się na przykład rodziną Landgraba. Też stworzymy jakąś ciekawą fabułę w jego życiu. Tutaj nikogo nie ma, nadal nie ma. Mam nadzieję, że będzie fajne urozmaicenie. Wykupią wszystko co tanie, to potem będą, mam nadzieję, kupować to co drogie. Chociaż nie wiem, czy to u nich działa tak. No, także niebawem, wiecie, kończymy własny biznes, kończę też wyzwanie wakacyjne, także w sumie wszystkie wyzwania z dwójki będą już zakończone. Rodzinka zastępcza powolutku też zbierze do końca, bo już tam mamy 33 odcinek, to już niedługo skończą nam się literki alfabetu. I będzie koniec też, także fajnie. Nie. O, jedna gwiazdka do trzeciego poziomu, nice, 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 nice. Nikt inny tu nie robi zakupów, więc tylko jego musisz cisnąć, niestety. Tamci sobie urządzili pogawędkę oczywiście, bo czemu nie? Jej, jest trzeci poziom, nice. No, baty się pragnienia ładnie spełniają. O, w końcu ktoś idzie kupić miseczki, no. Przyjmij becia pieniążki. Coś słyszę, że ta muzyka też tu jest głośno. Nie wiem, jak mam to ustawić. Czekajcie. Głośność tła, nie wiem. Dialogi, efekty. Teraz chyba będzie dobrze. Mam nadzieję. O, on już... Dobra. Bata, nie masz co robić, tylko wyglądać przez okno, naprawdę. Byłem spokojny ten początek naszego odcinka. Znaczy naszego sezonu. Mało klientów troszkę.
kończymy z tymi dwoma i chyba czas zamykać, bo już 20. Zaraz pewnie sobie nagram drugi odcinek, bo jak zawsze się wkręciłam. O nie, jak sprzedam drugie akwarium, to będzie coś. To będzie coś. Jednak są hojni ci Simowie, a tak się martwiłam. Patrzcie, kupił. Sprzedałam dzisiaj dwa akwarium, wow! Za ponad 3000, czy ile to kosztowało? Już nawet nie wiem. Nieźle. Nie, akwarium chyba było tańsze. To ta buda na dworze tyle kosztowała. No, w takim razie okej, zamykamy. Zamykamy. Chyba tam musi odpocząć. Ktoś do kasy? Czy niekoniecznie? Ten tutaj narobił zakupów. Widzę, że zabawek nakupował dla psa. Spoko. No i okej, kochani, jak tam wygląda nasz ranking? Trzeci poziom, do kolejnego brakuje nam 5 gwiazdek. Tylko. I jesteśmy na plusie, wow. Powiem wam, że kolejny dobry start. No dobra. W każdym razie na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i nowy sezon ze sklepem dla zwierzaków. Zobaczymy, jak to się dalej rozkręci i ile mi odcinków wyjdzie, bo już jest trzeci poziom, zaraz będzie czwarty, piąty, no to myślę, że uda nam się szybciutko skończyć, chociaż nie zapeszam, bo to różnie bywa. Także tak. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!